Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Monster Hunter Rise Sunbreak. Zaczynamy od menu głównego, dlatego że zauważcie, iż teraz, kiedy przeszliśmy do nowej lokacji, do Elgado, mamy całkowicie nowy motyw muzyczny, jak i całkowicie nowe menu, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Takie drobne, ale zadowalające. Taka drobna, zadowalająca bardzo rzecz. I zobaczcie, nawet tutaj mamy naszą kajutę już, a nie namiot. Fajne, podoba mi się. Lubię takie drobnostki, które fajnie wpływają na jakby całą imersję, na całe odczucie dotyczące gry. No bo trochę by to dziwnie wyglądało, gdybyśmy mieli menu z Kamury w momencie, kiedy na dobrą sprawę jesteśmy w Elgado na długi, długi czas. I właśnie, moi drodzy, pamiętacie, jak wam pokazywałem bodajże dwa odcinki temu, jeśli nie mylę, te pancerze warstwowe, znaczy przepraszam, nie, to są pancerze warstwowe, okej. Okay. Myślałem, że to był koleżko i kumpiec. Nie, to były pancerze warstwowe. Te, które... to był ten kod, którego nie zdążyłem zdrapać, nie zauważyłem go w sumie w momencie, kiedy otworzyłem grę. Odblokowałem go sobie, teraz będziemy go chyba mogli odebrać od naszego tutaj listonosza. I chciałem powiedzieć coś jeszcze, a zgubiłem niestety wątek. Moje miał szanowanie, Lipki, mam dla ciebie specjalną dostawę. To nowa zawartość do pobrania. I tak też... Przejdźmy do dodatkowej zawartości, zaraz ją sobie zbierzemy. A, to jest troszkę dziwne, dlaczego jest napisane, że o, nie ma żadnej nowej dodatkowej zawartości do pobrania, a tak naprawdę, może chodzi o jakby do pobrania w kontekście dosłownego pobrania tej zawartości. Niemniej, moi drodzy, ponieważ już jestem po pierwszych, bodajże chyba pierwsze trzy odcinki już w tym momencie weszły z Sunbreaka. Ja przeczytałem sobie komentarz, który dostałem i wiem, że niestety przez pierwsze parę godzin podobno będę bił potwory z podstawki, można było powiedzieć, czyli te potwory, które już wszyscy znamy, pewnie głównie w dżungli i może w tej nowej lokacji, zobaczymy, bo jak wiem, jest jeszcze jedna lokacja oprócz dżungli. Postaram się skupić, wiecie co? Zrobiłem jedną głupotę. Miałem pójść do tej kobiety, która ma dla nas kablobaki. Może ona nam znowu coś da. To była chyba bodajże kobieta, jak się nie mylę. Mistrz Rybki, choć jestem księżniczką, wysyłam rycerzy na niebezpieczne zadania. Przyznaję, że byłam sfrustrowana, że nie mogłam polować, nie mogłam chronić tych ludzi, ale... Twoich ludzi, ale... Ostatnio dostałam list od Rondin. Napisała, że łowy to nie jeden sposób, żeby pomagać. Podniosło mnie to na duchu. Ponoć to słowo starszego Fugena z Kamury. Jest w nich tyle siły i dobroci. Mam nadzieję, że kiedyś będę taka jak on. Nie, Cik, przestań. Teraz zajmuj się zadaniami. Dość tych fantazji. Nie, przepraszam. Dałam się ponieść wyobraźni. W każdym razie mam zadanie, które dotyczy Elgado i Kamury. Pilne zadanie. Wiesz, że spełnisz swój obowiązek i mam nadzieję, że jesteś zaszczycony. Liczymy na ciebie. Dobnie, ale do tego zadania przejdziemy za momencik, bo najpierw chciałbym sobie rzucić okiem na... Oczywiście zadania poboczne to są te zlecenia, to mam tylko najlepsze jaja. To jest zadanie, którego nie zrobiłem w ogóle. Jeszcze od czasu Yomogi. Tutaj coś jest... Skalne róże. Nadal tego nie dostarczyłem? Powiem, że tych skalnych róż już ze 3 sztuki miałem, ale to jest aż dziwne. Zapomniałem o tym. Dwa gargły. Też tego nie robiłem w ogóle. I złapać jednego Magnamalo. Trochę mi te misje... Zapomniało mi się o nim, muszę przyznać. Ale mamy tutaj te misje z Helmitaurami i to jest niestety wszystko, co tutaj było nowego. Notatki łowcy mamy oczywiście w naszym notesie, nową notatkę. Wiadomość dżungli 2. W centrum ruin znajduje się duży plac. Jest ozdobiony muralami, więc nie ma wątpliwości, że wybudowali go ludzie. Ale chyba nikt z nami nie chce pogadać tutaj, więc najwyraźniej jeszcze nie będę mógł dostać większej ilości kablobaków. No trudno. Dobra, wybierzmy się w takim razie na to zadanie. Weźmy sobie jakieś tam podstawowe dango, może jakieś takie szkoleniowe bardziej, bo to jest Tetranado. No raczej nie spodziewam się z jego strony jakichś wybitnych problemów. Przy zamawianiu dango możesz wybrać pomiędzy zwykłymi a skaczącymi szpikulcami. Zmiana szpikulca zmienia poziom i szansę aktywacji umiejętności dango. Uwaga, są 4 poziomy umiejętności, które zmieniają efekty po aktywacji. Normalne szpikulce utrzymują umiejętność dango na poziomie 2 i stałą szansę aktywacji sprawia, że są solidnym wyborem. Skaczące szpikulce zmieniają poziom umiejętności dango i szansę aktywacji zgodnie z kolejnością dango. Okej. Okay. Górne dango 4, drugie 3, na dole 1. Okej, okay. To jest dosyć ciekawe. Ciekawa mechanika, bo właśnie zastanawiam się, czy może coś wprowadzą, jakby bardziej prywatnie, nie, to nigdzie się nie, na odcinku nie pojawiło, ale zastanawiam się, co by było, gdybyśmy na przykład te dango zamienili, czy na przykład szansa ich by się zmieniła na aktywację, czy cokolwiek. Podoba mi się, że to tutaj wprowadzili.
Wybierz patyk odpowiedni dla siebie. Chcesz stabilne efekty normalnego szpikulca, czy ryzykowne, ale efektowne efekty skaczącego szpikulca? Możesz zawsze sprawdzić efekty umiejętności Dango na każdym poziomie, naciskając prawy trigger. Tak, chcemy oczywiście opuścić samouczek. Przepraszam. Znowu mylę A i B na tym padzie. Można się przyzwyczaić. O, teraz minusem się rzuca to Dango. A czy mogę użyć kwitu na Dango? Mogę. O, proszę. No to zobaczcie. Będziemy mogli się w ten sposób bawić. A nie. Tak, możemy. Okej. Okay. O. To jest zaskakujący zestaw. Zobaczcie. A nie, przepraszam. To jest Dango. Chwileczkę. Dobra. Teraz lepiej. Czyli z kwitem mam szansę maksymalną na 100% zawsze. A bez... po prostu... Okej, okay, dobra. Ogarniam nic, jak to działa. To jest troszkę... Powiem, że troszkę mnie wkurza to, że w momencie, kiedy przełączymy się pomiędzy zestawem, to od razu nasz skaczący szpikulec schodzi. Bo może na przykład kwit na Dango tego nie robi. Czy chcemy... Wiecie co? Pójdziemy chyba w to Dango. To trzecie. Tak, pójdziemy w to trzecie Dango na razie. O, i właśnie, jeszcze tutaj nie mieliśmy animacji, więc zobaczmy, jakąż animację tutaj nam przygotowali. Nie na tym wózeczku! Uwielbiam to! Jakie to jest urocze, słodkie. Po prostu, no, powiedzcie mi, że te sceny z gotowań nie są najsłodszymi na świecie. No, to jest po prostu ultra urocze. I zobaczcie, nawet idealnie takie Dango, jakie sobie zamówiliśmy, nam przygotowały. Nie żeby coś, ale to, ile go przygotowały. Ba, nawet to, ile nasz bohater tutaj je, to jest... Powiedziałbym, że pewnie jest kilka tysięcy kalorii. A, tak, już wiem, gdzie poszły pozostałe Dango, pewnie dla naszego kumsa i dla naszego koleżkota. Oni podjedli nieco. Chociaż to jest ciekawe, bo oni jakby nie mają tych efektów, które my mamy, no ale mniejsza. Jakby tutaj nie będę się wymądrzał. Natomiast tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest chyba z parę tysięcy kalorii, bo to jest po prostu jak ogromna kluska z nadzieniem. Zazwyczaj słodkim. Dango, jeśli dobrze kojarzę, są zazwyczaj raczej słodkie. A możecie mnie poprawić, jeśli się pomyliłem. Bo nie chcę się tutaj, nie chcę siebie robić eksperta. To, co mi się podoba na G-Ranku, to, że teraz mamy, od razu już dostajemy te maksymalne, max mixtury. Znaczy, to nie są, przepraszam, nie są max mixtury, tylko te apteczki z plusem. Do użycia. O, proszę, proszę bardzo, to jest goryczek. Nawet dwa. W porządku. No, powinniśmy na pewno gdzieś tutaj złapać jakieś dwa... Wiecie co, złą trasą poszedłem, ale możemy wziąć pająka, marionetkę. Złą trasą poszedłem, dlatego że... Oczywiście nie uzupełniłem swoich zapasów, nawet trudno. Dlatego, że ja powinienem iść tą ścieżką, jak dobrze pamiętam, tutaj. O, jeśli nie mylę. To była ta ścieżka, która mi tak bardzo pasowała. Chyba nie do końca. Ja oczywiście mam Tetranadona, ale ja się z nim jeszcze bić nie chcę. O, co to jest? Czekajcie, to jest jakiś mały podsłuch, którego jeszcze nie znam. Dobra. Hornetaur. Pewnie z tej samej rodziny co Hermitaury. Nie, moi drodzy, był żart. Ten mały karapaks uzyskany z jednego owada jest niesłychanie trwały. Okej. Ciekawe. Tutaj była bodajże moja trasa, ale tylko częściowo, bo jak dobrze pamiętam, była jeszcze druga część jej i były jeszcze też te... były jeszcze też te... tunele gdzieś wewnątrz. Wewnątrz w centrum mapy. Tam też warto było się udać. Ale to nie było to. Pomyliłem ewidentnie trasy. Dobra, czekajcie, pójdźmy tam jeszcze raz, bo muszę sobie to ogarnąć, żeby potem pamiętać, jak chodzić po tej mapie. Mówię, myślę, że Tetranadon nie będzie dla nas wybitną przeszkodą, tak więc ja się jakoś tutaj bardzo nie martwię o to, czy go pokonamy na czas, czy nie. Bardziej teraz chcę dla siebie zrobić parę rzeczy. A, okej, okay. Czekajcie, zobaczyłem, gdzie jest kablobak. Wydaje mi się, że tym kablobakiem się tam dostawaliśmy. Działo na senne, okej, okay. Warto pamiętać, że tutaj jest. Tutaj mamy tego naszego wielkiego kablobaka. On mnie bodajże chyba przenosił do okolicy takiej dziury, przez którą potem przechodziłem i
Tak jest, dobra, tutaj się zaczyna ta moja trasa. Do tego kablowaka trzeba pójść. Muszę to pamiętać. I potem szliśmy tędy? Chyba tak. I potem trzeba było zakręcić, czy nie? A, tutaj mamy rubinowego kablobaka. Potem można było zakręcić tutaj teoretycznie i potem już dalej tam byliśmy. Dobra, wiecie co, wydaje mi się, że to jest w porządku trasa, w sensie troszkę zaewaluowana, troszkę zakręcona, ale znośna. Zazwyczaj i tak będziemy gdzieś tam jeszcze też do centrum tej wyspy szli, więc myślę, że nie będzie problemów z jakimiś dalszymi kablobakami. Nie kablobakami, tylko duchobakami. Ja mówię kablobaki. Chodzi mi o duchobaki oczywiście większość czasu. No, mamy tego kolejnego malucha. Wiecie co, jako że to jest nowy element fauny, ja bym go chciał zebrać. Nie. Ono tu, panie. Panowie, chodźcie tutaj. Drodzy moi, trujący. Mnie wkurzacie. A ja chcę sobie na spokojnie zebrać przedmioty z Hornotaura, tak? To był Hornotaur? Hornetaura, przepraszam. Z jak Horn, tak? Ostre skrzydło Hornetaura może przeciąć prawie wszystko na pół. Okay, z wrogich raczej nie spodziewam się niczego wybitnego. One raczej dadzą nam to samo, co już mieliśmy 1000 razy. No, tak jest. W porządku. No to cóż, wybieramy się chyba już spokojnie na Tetranadona, ponieważ widzę, że nasze paski raczej są w miarę uzupełnione. Jeszcze możemy się skoczyć tutaj. Tutaj widzę jeszcze jeden rubinowego kablobaka. Aha, okej. Okay. Nie można używać dwóch rodzajów naraz. Zarazem nie można chyba używać też dwóch po prostu naraz. Bo jestem niemal pewien, że tamtego wcześniejszego, którego zebrałem, to był również rubinowy. Jak widzicie, wyłączyłem sobie to menu na dole. Było ono strasznie irytujące. Gromnie mówił mi, że jemu to nie przeszkadza. Dla mnie ono było zdecydowanie za duże, bo przeszkadzało mi po prostu podczas grania. No i wyłączyłem je sobie. Nie wiem, jakie wy macie odczucia. Możecie dać znać, bo jestem ciekaw, jakie macie generalnie odczucia po tego dodatku do UI. Bo ja mam bardzo rzadko chyba problem. Powiem wam, że to jest chyba pierwszy raz, jak w grze wyłączyłem jakiś element UI na stałe. Bo uważałem go za irytujący, czy nieprzyjemny, czy przeszkadzający po prostu w rozgrywce, zabierający za dużo miejsca na ekranie. Troszkę mi się oberwało tego. Tego Janusza. Kappy. Myślę, że dawno z nim chyba nie walczyłem i zostałem grubo po tyłku. Powiedziałbym, że. O nie, jeszcze tutaj Ludrod przyszedł. Leczmy się, żeby nie paść. Troszeczkę mi skopał tyłek, muszę przyznać, na sam początek. Dobra, kto wygra? Okej, wygrał Ludrod. I co? Mimo, że wiem, że powinienem zrobić coś innego, tak? Ja mimo wszystko będę atakował Ludrota. Tym naszym panem kolegą. Januszem Kappą. Dają mi się te obrażenia. To są jedne z najsłabszych potworów, a i tak ich obrażenia są jakieś chore. Po prostu po 400. Na atak to jest piękne. Dobra, jeszcze jeden mocny atak powinniśmy zrobić. Czy damy radę jeszcze jeden? Chyba nie. A może? Dobra, jest, udało się i jeszcze zdążyliśmy zrobić jeźdźce po gromce. Bardzo się cieszę, że ktoś, nie pamiętam teraz już kto, ale ktoś podczas jednego z live'ów mi powiedział. Nie pamiętam, że to nie był Cordemon, bo to jest możliwe. Podrzucił mi informację o tym, żebym jeszcze podczas, przed jeźdźcą po gromcą leciał dalej z atakami. Tutaj troszeczkę pobiłem tego Drotan, co prawda no, niewiele to zmieni, bo i tak na niego nie polujemy. Wiem, że mówię, bardziej by mi się opłacało teoretycznie rozwalić tego... Zobaczmy, tutaj mamy... jajo wiwerny premium. Premiowe jajo z gniazda potwora, najlepszy materiał z dżungli. O, okej. Okay. Chyba, wiecie co, przydałoby się teraz uciec tylko trochę od tych maluchów. Wezmę je sobie, bo nóż widać się przyda. A, dobra, więc co, spróbuję uciec może tędy. Mam nadzieję, że mnie ochronią mój koleżko i kumpiec mnie tutaj ochronią. Tymi przeciwnikami.
spróbujemy zaraz to jaje donieść. Ciekawe, czy nam się uda. Niestety chyba szybszej opcji na to nie ma. Trzeba po prostu biec. Tuptać sobie powolutku. Spróbujmy ominąć. Teoretycznie chyba można omijać potwory po prostu idąc na... A proszę. Ej, nie wiedziałem, że z jajem można się rolować. Od kiedy? O, to jest zaskoczenie. O, czekajcie, widzicie to? Nie było mnie tutaj. Chyba. Tak mi się wydaje. Pójdziemy tam zaraz. Nie wiedziałem, że z jajem można się rolować. Ej, halo. Znaczy, może przez to, że dawno tego nie brałem, ale... Nice'u. I dostałem od razu zadanie poboczne ukończone, super. Dobra, przejdźmy tutaj, zobaczmy, co tutaj się znajduje. To jest kolejny tunel. Gdzie on mnie prowadzi? Proszę, na pewno mnie tutaj nie było. Mamy pierwszą wiadomość dżungli. To było ukryte miejsce. Bardzo fajne, podoba mi się. Dobra, to już mamy, moi drodzy, dwa klińce zdobyte. Jestem z tego całkiem zadowolony. Jeszcze tutaj troszkę podbijamy sobie atak, jak widzicie. Kolejny kablobak na... Znaczy, przepraszam, duchobak nam wpadł. Próbuję się odzwyczaić od nazywania tego kablobakami, bo są duchobaki, są kablobaki i są jeszcze coś tam baki, przy których ostatnio się dziwiłem, że nie mają jakby uciętego tego pierwszego członu swojej nazwy. W taki sam sposób jak inne baki. Miałem bardzo głupi żart w głowie, jak powstrzymam się. Nie naostrzyłem sobie ostrzy, to jest... To był głupi... ruch, czy raczej głupie zapomnienie z mojej strony. Oj, nie. Myślałem, że się bardziej na mnie rzuci. Ciekawe, czy mogę go zwabić. W sumie, wiecie co, spróbujmy go zwabić, tego Hermitaura. Ciekawe, czy się złapie. Idzie za nami, okej. Okay. Zobaczmy, czy Hermitaur tutaj z nim będzie skory zawalczyć. Nie będę teraz, co trzeba było zrobić. Y lub A wybierz przedmiot, okej. Okay. O nie, nasz tetranadon się wycofał jednak. Ja będę musiał troszkę tego pająka marionetkę bardziej ogarnąć w przyszłości. Jeszcze nie teraz. Ale coś, co mnie jeszcze też zastanowiło, jak tutaj przebiegłem, to... A okej, to jest po prostu zabity ten Dodo, zapomniałem, jak on się znowu nazywa. Właśnie, skoro i tak zrobiliśmy sobie przerwę, to od razu zarzućmy sobie tej drobnym ostrzeniem. O, patrzcie, kto tutaj przyszedł akurat. Idealnie. O, nieważne. Hermitaur się już wycofał. Wiesz, nie, dobra, wrócił. Wrócił, nie wrócił. Nieważne, wydawało mi się, że wyrósł znowu z pod ziemi. Ale trudno. Tego nie zabijemy. Muszę pamiętać o tym, żeby to potem zrobić. W sensie, żeby... Oj, a mi się oberwie. To było głupie. Przecież widziałem dosyć jasno, że on się ładuje, a... I tak wszedłem mu od brzuch dosłownie. To było troszeczkę ledwo powiedziałbym, jeśli chodzi o wyrobienie się z czasem. Zdecydowanie więcej teraz używam trybu demona, przez to, że troszeczkę się bawiłem na arenie i przypomniałem sobie, jak z niego korzystać troszkę bardziej właściwie. Oczywiście to nadal nie jest absolutnie profesjonalne granie tego typu bronią, ale jest lepiej niż było. No niestety nie zdążyłem, nie dałem rady tam uciec w pewnym momencie. Troszkę jestem w złym miejscu z tym tetranadonem, bo tak biegamy wokół tego gniazda we dwóch i moim zdaniem to nie jest najlepszy pomysł. Śmierćkiem na niego, zlurujmy go na siebie. O, leży akurat, idealnie. Dobra, znaczy, no nie idealnie, bo użyłem śmierćka, ale w sumie jeden pies. Albo jeden kumpies, ewentualnie.
te odskoki są po prostu cudowne z trybu demona. Ciężki karapak z tetra na dona. Niezrównana ochrona tej skorupy zapobiega wszelkim atakom od tyłu. Okej. Okay. To było w sumie fajne, jakby dawało rzeczywiście jakieś dodatkowe bonusy, jeśli chodzi o ochronę naszego bohatera, gdyby był atakowany od tyłu. Ostrzymy sobie, chcemy wiedzieć co nie. Najpierw zabijmy te Hermitaury, a potem sobie podostrzymy broń. A, zobaczcie, widzicie, co te ostro coś tam robią. One biją po prostu potwora, kiedy akurat jest na ich celowniku, można było powiedzieć. Czemu ten Hermitaur tak ciągnie do tego Ludrota? No jasny gwint. Padł czy nie padł? Ty sam nie wiem. My zrobiliśmy już to zadanie, czy nie? Właśnie, ale mam laga mózgu. Dobra, no nic. Znowu, patrzcie, no Ludrot tutaj do tego Tetranodona przychodzi jak po prostu, no, co chwilę, tak? Takie, chcieliście napić herbatę, kawę czy coś, a przyszedł Lipki i po prostu bije biednego Janusza. A proszę bardzo, tutaj Ludrocik, nie wiem, nazwijmy go Ludrot Łukasz. Łukaszek, no przyszedł do Januszka i na seteczkę, nie? A Januszek nie, bo zajęty, bo tłucze go jakiś tam patafian Lipki, przepraszam. Po prostu zebrało mi się na głupie porównania. O Jezu, uwielbiam to, że Tetranodon jest tutaj takim, że nazwałem go Januszem. To jest po prostu tak idealny potwór do tego, żeby zmemizować, przerobić na tego stereotypowego Janusza. To jest zbyt idealny potwór, to ja mówię do tego. Cała ta sytuacja jest jeszcze lepsza. Zatem muszę was trzymać jakoś przy ekranach, kiedy walczy po raz 30 z tym samym potworem. Oczywiście za każdym razem, kiedy mówię, że walczy po raz 30, dostaje to po raz, daną rzecz po raz tysięczny, czy ubiję danego potwora ileś tam 10 razy, czy 100 razy. Ua! Hej, te maluchy naprawdę potrafią zrobić obrażenia. Nice'u. Oj, nie dam rady się wycofać teraz. Nie. Dam rady tylko uciec. Podobnie jest z Rajangiem. Rajang jak mnie wyrzuci, bo to jest stuprocentowe, że on jak mnie złapie, to mnie wyrzuci. To wtedy jeszcze nas próbuje naskoczyć i trzeba wtedy użyć kablobaka, jeśli się da oczywiście. Aby nie ostrzyłem sobie tych ostrzy, to tylko dlatego, że nie ostrzyłem sobie ostrzy, wiem jak to brzmi, ale nie da się tutaj za bardzo użyć, mógłbym powiedzieć mieczy, tak? Ale to są teoretycznie podwójne, bliźniacze ostrza, więc stąd jakby staram się używać jak najbliższej nazwy. Podobnie jest z Rajangiem, kiedy jak nas wyrzuci, to trzeba właśnie użyć jego kablobaka, żeby nie naskoczył na nas, bo on potem wykonuje właśnie taki skok. Wydaje mi się, że w porównaniu do Tetranodona tam jest znacznie mniej czasu, przepraszam was. Tam jest znacznie mniej czasu na ten uskok. Ale może mi się tylko wydawać. W sumie mam z Rajanga, miałem tyle przedmiotów ostatnio, że sprawdziłem sobie, co mogę z tego zrobić. Tego była naprawdę masa. Dzień dobry, panie Tetranodonie. Ale mam z gęby zionie czy coś. Dobra. Zrobiliśmy, co mogliśmy. On się wycofuje do wnętrza ziemi. Nie będą, znaczy ziemi, no oczywiście chodzi mi o mapę, ale teraz mi się przypomniał taki film. Wyprawa do wnętrza ziemi bodajże się nazywał. Kurczę, nie pamiętam aż tak dobrze go. O, Kelby. Zobaczmy, czy one coś nam tutaj nowego dadzą. Ona nie zraniła Skubana. Ale pewnie nie. Znając życie, to są po prostu. To są po prostu te same Kelby, które już znaliśmy, znaliśmy i widzieliśmy wszędzie. Czasami tak widzicie, próbuję pobić też tę mniejszą faunę, bo liczę, że na przykład, o, da mi to jakiś dodatkowy jeszcze bonus, czy może jakiś nowy przedmiot, ale chyba nowe przedmioty są głównie z tych potworów, które tutaj napotykamy na G-ranku teraz. Powiedziałbym, że te obrażenia tak sobie weszły z tego przeskoku. Oj. Dobra, nasz koleżka mnie uratował, ale niestety Tetranodon nie zeżarł.
Więc teraz tak pomyślałem nad tym. Ja trochę youtuberów, paru youtuberów gameplayerów na YouTubie śledzę. Polskich. I mówię tutaj głównie o polskich youtuberach, tak? Bo to jakby to jest poletko, na którym ja też konkuruję. Można było powiedzieć, że konkurencja z mojej strony to jest taka, że bardziej w cudzysłowie w tym momencie. Nie żeby kiedykolwiek była jakaś wybitna, ale chociażby ze względu na popularność, tak, która jest zerowa w moim wypadku. Oj. Już nie da się teraz walnąć tą skałą. Powiedział lipki, po czym dostał skałą. Ale jakby no, nadal można powiedzieć, że to jest poletko, na którym konkuruję, na którym się obracam. Może tak powiedzmy, w kontekście tego, w jaki target, w jaką widownię celuję. Nie tyle demograficznie, co raczej geograficznie. I powiem wam, że mam wrażenie, że nikt chyba z osób, które ja subskrybuję, nie nagrał Monster Huntera? Powiedziałbym, że w sensie tutaj mam na myśli nie Rajsa samego w sobie, bo Rajsa ogrywało dosyć dużo osób. Ale nikt nie nagrał Sunbreaka do tej pory. W sensie ja sprawdzałem wczoraj i chyba dzisiaj rano. Żeby to wyjaśnić, dzisiaj już jest dla mnie 1 lipca. Co jest relatywnie późne jak na oczywiście rozpoczęcie gameplayu. Sprawdziłem też na parę dni wcześniej, czy czegoś nie nagrali, ale o dziwo nie. I mam wrażenie, że... No i patrzcie, no i Łukaszkowi, Januszowi znowu przerywamy, no. Seteczki chcieli się napić, ale nie, przed lipek, no i co? Ja wam mówię, ten Ludro, to on w tych swoich bańkach na szyi, on tam nie ma wody, on ma tam wódkę. Dlatego Janusza. Albo piwo ewentualnie, ale raczej wódkę, patrzę na to, że... Patrzę na objętość, na objętościową. Tutaj... Kwestie. Przepraszam. To jest tak... Ja tutaj zrobiłem nowe lore dla Janusza i dla Łukaszka. Wybaczcie. To już tak zostanie. Od dzisiaj Ludro zostaje Łukaszkiem, a Tetranadon jest nadal Januszem, tak jak był. I mamy spotkania przy... Spotkania w dżungli na steczkę. To jest tak głupie. Wracając. Sprawdziłem też na parę dni wcześniej, bo jak wiecie, no często youtuberzy dzięki temu, że mają wczesny dostęp do gier, czy do różnego rodzaju innych rzeczy mogą nagrywać już przed premierą, albo mieć po prostu ileś tam materiałów na premierę. Sprawdziłem i znowu, żaden z tych gameplayerów, których ja subskrybuję, nie nagrał Rajsa i nie wiem, czy w ogóle są jacyś gameplayerzy w Polsce, którzy jakoś... No właśnie, to jest dobre pytanie. Czy są gameplayerzy w Polsce, którzy aż tak się skupiają na japońskich grach jak ja teraz? Bo mam wrażenie, że przez Gromira trochę. Pozdrawiam cię serdecznie z tego miejsca, Gromnirze. Stałem się trochę takim youtuberem, który wszedł mocno... Ja wiem, że Staszek Igraszkowski teoretycznie z Danganronpą, ale on jest od zawsze był graczem indie i nadal jakby to kontynuuje. Czy tutaj się jeszcze będzie bił Tetranadon z Hermitaurem? No nie mówcie mi, że to będzie jeszcze jedna walka. To będzie piękne. Ale chyba tak, na to się zapowiada. Więc Tetranadon dostał od tam przy Łukaszu i jeszcze przyszedł tutaj do Halinki, tak? No nie. Linka Hermita, nie, raczej nie pasuje. Gdzieś imię na H. On do Huberta przyszedł. Tak, to jest Hermitaur Hubercik. I przyszedł po prostu niezadowolony, przyszedł się poskarżyć, a Hubercik jest wkurzony, bo mu Janusz nie oddał 20 zł jeszcze z ostatniej popijawy. No i patrzcie, no i co? No i wyj go. Przepraszam, to jest tak głupie. I się staram nieźle, to jest tak absurdalnie idiotycznie głupie z tym, co wymyśliłem, ale nie wiem, mam najwyraźniej taki humor dzisiaj. Bierzmy się do tego Tetranadona. O, przesunął mi go. I tyle z mojego atakowania, przynajmniej po części. Ej, tak nieźle. W sumie to poszedłem tego Tetranadona bez jakiejś większej odporności, więc może to też dlatego mam aż tak bardzo obrywam po HP. Nie wiem, nie pamiętam teraz jaki mam set, w sensie jakie mam odporność na moim secie. Więc z tym też ciężko. Tak, ale wracając, nie wiem czy jest na polskim YouTubie ktokolwiek, kto aż tak mocno się ostatnio wkręca, czy generalnie kto by nagrywał tyle japońskich gier. Czy byłbym mocno nastawiony? O, Kulu Jakub przyszedł, dzień dobry. Patrzcie, no Łukaszek się wkurzył, powiedział, że no, musi już iść, bo go wzywają. Małe dzieciaki, jego.
I poszedł, i przyszedł, przyszła kulka. No ale wracając, nie wydaje mi się, że na polskim video był gameplayer, który się skupia na japońskich grach bardzo mocno. Tutaj mam na myśli i bijatyki. W sumie nie znam, nie wydaje mi się, że na Znowu, może to jest moje ograniczenie, bo no, nie znam każdego gameplayera na polskim YouTube, ich jest... Czy nas jest około chyba 40 tysięcy, jak dobrze liczę. Łącznie z w tym momencie już nieaktywnymi oczywiście użytkownikami, bo... Tutaj mam na myśli... oj, oberwie mi się. Niestety nie da się przerwać, jak zacznę to combo z X i A. Dlatego powinienem używać części samego A, a nie X i A, bo... A zadaje całkiem sporo obrażenia, też robi taki... Ten wir, tylko da się go jeszcze w miarę przerwać relatywnie łatwo. Łącznie z tymi nieaktywnymi osobami, no myślę, że jest 40 tysięcy, jeśli nie więcej. Ale mówię, no nie kojarzę, żeby były jakieś takie kanały. A na pewno nie są duże, jeśli nawet istnieją, to nie są one duże. Co wcale by mnie nie dziwiło, bo jednak w Polsce znajomość gier japońskich to jest... Kończy się u wielu osób na tym, że japońskie to pewnie anime, hentaje i visual novelki, tak? Niestety nie. Znaczy niestety, w sumie to dobrze, że nie. Ale niestety te osoby nie mają racji często. Dlatego wydaje mi się, że jakby też jest dużo łatwiej złapać, jeśli miałem nagrywać Sunbreak'a, czy zaczynać kanał ponownie gdzieś, to poszedłbym w content raczej międzynarodowy, bo po prostu łatwiej jest złapać wtedy fanów tego typu gier. Nie mówiąc o tym, że na zachodzie, czy Monster Hunter, czy generalnie gry japońskie są znacznie bardziej popularne. Mam myśli przez gry japońskie, gry pochodzące z Japonii. Tak, czyli cały Capcom, całe Nintendo. No Nintendo przespało w Polsce, znaczy przespało, no i też było trochę więcej tych efektów. Gruba skóra tetranodona, elastyczna skóra, która nigdy nie pęknie, nawet połknięta w całości przez potwora. I worek zalewowy, narząd potwora służący do gromadzenia ogromnych ilości wody. To też mówię tutaj trochę, że Nintendo przespało. No, nie do końca, znaczy pewnie też trochę, ale w innych aspektach. Mam tutaj w głowie po prostu lata 90. i to, że wtedy Nintendo, wszelakie rzeczy od Nintendo były mega drogie. Z tego co kojarzę z opowieści ludzi, to tylko powiedzmy najbogatsze osoby potrafiły mieć Game Boya czy jakąś inną konsolę Nintendo. Więc, znaczy najbogatsze, z powiedzmy wyższych sfer, jeśli można wtedy było mówić o jakichś takich wyższych sferach. To tylko takie osoby miały wtedy jakieś konsole Nintendo. O sedze już nawet nie myślę, bo szczerze nawet nie wiem. Większość osób i tak potem miała Pegasusa. No, ale... Czego dążę? Jakby na tym Nintendo straciło. W Polsce potem było to takie przeświadczenie, że o, Japonia to anime od razu, więc większość osób po prostu odlewała jakąkolwiek grę, która pochodziła z Japonii. No i nie mówiąc o tym, że często gry na przykład Nintendo przez długi czas były tylko i wyłącznie na Nintendo, tak? Capcom co prawda wydawał, ale głównie bijatyki. Chyba dobrze mówię, że przez długi czas Capcom wydawał głównie bijatyki. Wydaje mi się, że to jest to, co było ich takim... Przepraszam, nie, jeszcze Bandai Namco było. Bandai Namco i Capcom chyba przez długi czas wydawali głównie bijatyki, ale mogę się mylić. Poprawcie mnie, jeśli się pomyliłem tutaj. Komentarze są powiedzmy w tej kwestii wasze. Wydaje mi się, że jeśli ktoś miał już styczność z Capcomem czy z Bandai Namco, wtedy bodajże to było tylko Bandai, to najczęściej miał z nimi do czynienia, jeśli chodzi o automaty do gier. I z tym się raczej one kojarzyły w Polsce. Więc... Jakby reasumując to wszystko, Nintendo przespało swoją okazję, ich marki są po prostu nierozpoznawalne w Polsce. Capcom, no cóż, raczej wydaje mi się, że był kojarzony z bijatykami. No a Bandai, w sumie Bandai to sami czasami o nich zapominam. Po prostu jakby w ogóle się nie interesuje. Z drugiej strony Capcom ma dosyć szeroką ofertę gier, jeśli o to chodzi. Jakbyście zobaczyli, co oni wydawali przez lata, to jest zaskakujące, ale żeby mieć coś, takie marki, które byłyby ich w 100% od dawien dawna. Wydaje mi się, że też się w Polsce raczej poza bijatykami nie rozpowszechniły. Niemniej, wracajmy do samego admirała. Świetna robota.
Okej, moi drodzy, wracamy, ponieważ niestety moja nagrywarka złapała laga i musiałem ją przełączyć na nowo. Wróćmy do tego, co admirał i Furain mieli nam do powiedzenia. Dzięki twoim wysiłkom droga z Kamuru do Elgado jest znów otwarta. Ta droga służy nie tylko do rozwoju handlu, ale też do wzmacniania naszej więzi. Niech się powodzi naszym ludziom. A, właśnie. Pani Hinoa, pani Minoto i mistrz Utsushi są w drodze, żeby cię odwiedzić. Jesteś całkiem popularny. Właściwie to myślałam, że już tu powinni być. No cóż, cierpliwość jest cnotą. Może w oczekiwaniu na ich przybycie sprawdzić, czy Chika ogłosiła jakieś nowe zadanie. Admirał jest bardzo, bardzo mało mówny, jeśli mam porównywać. I zobaczcie, pamiętacie tę panią, kawalerkę Pas? Ma teraz na nas zadanie. Aha, łowco, możesz coś dla mnie zrobić? Bardzo, bardzo ślicznie proszę. Wiesz, że cenione grzyby rosną w dżungli, prawda? No więc musisz ich trochę zebrać, ale jestem tak gorąco. Czy muszę ich tam trochę zebrać? Jestem tak gorąco, lepko i wstrętnie. Będę ci dozgodnie wdzięczna, jeśli zbierzesz dla mnie te ślizgłe grzyby. Co ty na to? Umowa stoi? Jak tak, pomogę ci ulepszyć super fajną uroczą broń. Proszę, ładnie proszę. Śpiący miś plus, to jest... To brzmi tak... Tak... Cudownie źle. O, ale jest jeszcze jedna osoba, która chce z nami pogadać. Wiecie co? Zróbmy to. Wiem, że mamy prawie 40 minut. Coś czuję, że się nie wyrobię. Za dużo osób z nami chce pogadać, ale to mi się podoba. Mamy wędrownego Felina Supi. Przepraszam, że tak nagle cię zawołałem, ale to dla mnie ważny temat. Twoje koleżkoty. Nagi na rynku kompanów ma teraz specjalną kampanię ulepszenia uzdrowiciela. Skupi go, reklamuje. Trzeba jedynie wziąć koleżkota uzdrowiciela na 3 zadania rangi mistrzowskiej i ją kończyć. Po ukończeniu tej kampanii twój koleżkot z pewnością nauczy się nowej, ekscytującej umiejętności. Ej, zarąbiste, bo ja akurat mam koleżkota leczącego, jeśli się nie mylę. Oj, moi drodzy, wiecie co? Dobra, tych osób jest za dużo. Chciałem powiedzieć, że... O, tam jeszcze 2 osoby nam zostały. Nie, tutaj mamy przynajmniej 4 osoby, które chcą z nami pogadać, więc... Na tym zakończymy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Stawcie sobie, dajcie lajka, fajnie dzień Discorda, bo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już jutro. Tak jak mówię, wracamy teraz do jednego odcinka dziennie, żeby też Phoenix Wright mógł sobie wchodzić na spokojnie. No i co? Tak jak mówię, zobaczymy się, mam nadzieję, że już jutro. Do zobaczenia, do następnego i na razie.